Zapytam wprost. Małgorzata, Więcek, Cebula. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapytam wprost. Dziś naszym gościem jest starosta powiatu bocheńskiego Adam Korta. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie starosto, prawie miesiąc temu podczas uroczystego otwarcia zakładu opiekuńczo-leczniczego w Bochni wspominał pan, że jest to inwestycja bardzo potrzebna dla Bochni. Dlaczego ona jest taka potrzebna? Panie redaktor, szanowni Państwo, prawda, jak popatrzymy na dane, niejednokrotnie pokazują one, że nasze społeczeństwo się starzeje. Natomiast coraz mniej jest tych młodych osób i to powoduje, że tego typu placówki, tego typu jednostki z biegiem czasu będą musiały powstawać w większej ilości. Dlatego powiat bocheński już kilkanaście lat temu podjął taką decyzję, najpierw zaczynając od utworzenia oddziału opiekuńczo-leczniczego w bocheńskim szpitalu, a później podjął decyzję, aby wybudować nową placówkę na łącznie z hospicjum 100 osób. I taki budynek, taka placówka kilka tygodni temu została otwarta. Przy ulicy Karolina, czy od początku było wiadomo, że w tym właśnie miejscu będzie zlokalizowana? Dyskusje były prowadzone na różny temat. Jednym z elementów, jednym z pomysłów była budowa takiego ośrodka w Cerekwi. Tam mieliśmy działkę, mamy nadal działkę, ale to mówię to kilkanaście lat temu. Natomiast docelowo jednak pomysł uznaliśmy, że najwłaściwszym pomysłem będzie to, żeby ten obiekt jednak powstał w stolicy powiatu bocheńskiego, dlatego że każdy będzie miał ułatwiony dostęp do tego miejsca i z części działki, która jest zlokalizowana przy ulicy Karolina, powstał ten budynek i tam ta placówka, jakim jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z hospicjum, będzie funkcjonowała. Faktycznie z bardzo dobrym dojazdem i dość dużym parkingiem w oku. Tak, docelowo zastanawiamy się jeszcze nad tym, żeby w przyszłości jakby dokupić teren, jakby się okazało, że tak naprawdę tego miejsca parkingowego byłoby za mało, to są plany, aby ewentualnie poszerzyć tą infrastrukturę, zakupić dodatkową działkę i stworzyć odpowiednie warunki do tego, aby też rodziny, które będą przyjeżdżały, odwiedzały swoich dziadków, swoje babci, żeby spokojnie mogły tam zaparkować. Panie starosto, to olbrzymia inwestycja była, 22 miliony. Skąd powiat wziął tyle pieniędzy? Nie ukrywam, że na początku kadencji, wtedy kiedy obejmowałem stanowisko starosty bocheńskiego, moim marzeniem byłoby w tej kadencji tą inwestycję w pełni zrealizować. Staraliśmy się wspólnie z wieloma różnymi osobami, osobami dobrej woli, aby zbudować ten montaż finansowy. I nie ukrywam, że przez te 5 lat taki montaż udało się zdobyć. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne z budżetu państwa, ale też w ramach tego montażu finansowego to są środki z budżetu powiatu i z budżetu naszego bocheńskiego szpitala. To pozwoliło na to, że w przeciągu 2 lat wybudowaliśmy nowy budynek, w którym znajduje się zakład opiekuńczo-leczniczy wraz z hospicjum stacjonarnym. Właśnie to hospicjum ma tam się tak naprawdę znaleźć, bo jeszcze nie funkcjonuje. Dlaczego nie funkcjonuje? Rok temu uzyskaliśmy kontrakt na zakład opiekuńczo-leczniczy. Musimy... I dodajmy, bo to bardzo istotne, że to jest kontrakt na 5 lat. Tak, kontrakt na 5 lat. To są znaczące środki. Kontrakt jest na 80 łóżek w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Natomiast plan docelowy był taki, że poza tymi łóżkami zelowskimi mają jeszcze powstać 20 łóżek hospicyjnych. I tak one są przewidziane w tej nowej placówce, w tej nowej jednostce. Ale to wymaga uzyskania kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mam nadzieję, że pani dyrektor oddziału krakowskiego, małopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomi niebawem kontrakt, do którego my będziemy jako szpital powiatowy Bochni startować. Zakładam też przy pomocy dobrych ludzi, że gdzieś w połowie roku 2024 będziemy również w tym budynku mieli już hospicjum stacjonarne. Bardzo ważne, bardzo potrzebne, bo poza tym, że potrzebujemy łóżek dla osób, które potrzebują opieki, rehabilitacji, również potrzebne są łóżka dla osób, które
no, chorują nieuleczalnie na różne nowotwory, mamy ich naprawdę bardzo sporo, a hospicjum domowe imieniem Edmunda Bojanowskiego jakby potwierdza to, że to, ta ich działalność, którą prowadzą na terenie Bochni powiatu bońskiego, jest bardzo potrzebna i wielokrotnie z wolontariuszami, z członkami zarządu rozmawialiśmy na ten temat, że potrzebne jest w Bochni poza hospicjum domowym, hospicjum stacjonarnym. Więc myślę, że w ciągu najbliższego półrocza również i to hospicjum zostanie uruchomione. Panie starosto, wspomniał Pan 80 miejsc, otwarcie prawie miesiąc temu, czy nawet ponad miesiąc temu. Czy są jeszcze jakieś wolne łóżka w tym nowym ukrywam, obiekcie? Nie ukrywam, Pani redaktor, na czas prowadzenia dzisiejszej tego wywiadu już mamy wypełnione wszystkie miejsca. I to też pokazuje, że niespełna miesiąc od oficjalnego otwarcia ta placówka została wypełniona w 100%. I to jakby trochę jest też odpowiedź na pierwsze pytanie podczas dzisiejszego wywiadu, że myślę, że nie w powiecie bocheńskim może nie, ale w innych powiatach w regionie małopolskim, ale też myślę, że w naszym kraju tego typu placówki, tego typu jednostki będą musiały powstawać, bo ktoś musi te zadania w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji dla osób starszych wykonywać. Jeszcze na sam koniec powiedzmy, jakie warunki musi spełnić pacjent, żeby mógł być przyjęty do Bocheńskiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego? Wszystkie kryteria naboru prowadzone są i one są upublicznione na stronach Bocheńskiego Szpitala, więc tam, jeżeli ktoś będzie zainteresowany miejscem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, to myślę, że te szczegółowe informacje można pozyskać ze stron internetowych Bońskiego Szpitala. Ale głównym i zasadniczym kryterium, aby ktoś dostał to miejsce w tej placówce, jest przede wszystkim skorzystanie z usług lekarza rodzinnego bądź lekarza kierującego, który będzie musiał w dokumentach określić skalę Bartela, czyli skala samodzielności danego człowieka. Ta skala Bartela mówi, że jeżeli ktoś uzyska punktów 40 bądź mniej, to poświadcza to o tym, że ta osoba potrzebuje takiego wsparcia i potrzebuje opieki drugiego człowieka i wtedy bez problemu do naszego zakładu opiekuńczo-leczniczego może trafić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był starosta bocheński Adam Korta. Dziękuję, panie starosto. Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu.